pościg i strzały na Bosackiej. Firma Henkel przekazała 4 urządzenia AED. Zmiana przy rondzie na Placu Konstytucji 3 maja. Dzień dobry, dzisiaj czwartek, 9 dzień listopada. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. 8 listopada w Raciborzu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Raciborscy policjanci po podjęciu pościgu zatrzymali kierującego pojazdem bez uprawnień przy ulicy Bosackiej w okolicy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Kierowca Volkswagena Golfa na niemieckich numerach rejestracyjnych nie zatrzymał się do kontroli na Płoni. Chcąc uniknąć spotkania z funkcjonariuszami, zdecydował się na niebezpieczną ucieczkę. Wczoraj po godzinie 13 na ulicy Fabrycznej w Raciborzu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zauważyli pojazd Volkswagen Golf, którego kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Zawrócili za nim, chcąc go skontrolować. Użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, jednak ten mężczyzna nie reagował. Dodatkowo przyspieszył i zaczął uciekać w kierunku ulicy Rybnickiej. Cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie i mogła doprowadzić do tragedii. O tej godzinie w mieście panuje wzmożony ruch. To czas, w którym część mieszkańców Raciborza wraca z pracy, natomiast dzieci i młodzież ze szkół, a najmłodsi z rodzicami z przedszkoli. Nie zważając na żadne przepisy ruchu drogowego, wjechał na chodnik, gdzie akurat przebywali piesi. Dodatkowo następnie zjechał na jezdnię, uderzając w radiowóz nieoznakowany. To go jednak nie zatrzymało, dalej uciekał, uderzył w radiowóz z Wydziału Ruchu Drogowego. Wtedy już się zatrzymał i podjął ucieczkę pieszą wraz ze swoją pasażerką. Policjanci natychmiast wybiegli z radiowozu za nim. Jeden z policjantów oddał strzał ostrzegawczy celem wezwania pomocy. Po krótkim pościgu pieszym udało się zatrzymać mężczyznę i kobietę. Jak się okazało, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Dodatkowo posiadał 3 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wobec mężczyzny trwają czynności. Zdecydowana i skoordynowana reakcja mundurowych doprowadziła do zablokowania kierującemu pojazdem drogi i uniemożliwiła dalszą ucieczkę. Policjanci obezwładnili mężczyznę, który prosto z ulicy trafił do policyjnego aresztu. Zatrzymany kierowca to 36-letni obywatel Polski, podróżowała z nim 23-letnia kobieta. 7 listopada w Urzędzie Miasta Racibórz firma Henkel przekazała 4 urządzenia AED, które zostaną umieszczone w najbardziej uczęszczanych miejscach w Raciborzu. Firma Henkel od lat działa na rzecz poprawiania bezpieczeństwa swoich pracowników i lokalnych społeczności. Od ponad 30 lat jest związana z Raciborzem. W ramach tych działań dyrektor fabryki przekazał podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta defibrylatory na ręce prezydenta miasta Racibórz Dariusza Polowego. To, co mnie bardzo cieszy, to, że się spotykamy tutaj i mamy okazję przekazać te 4 defibrylatory na rzecz miasta, to jest zwieńczenie pomysłu, który wpadł mniej więcej rok temu, kiedy podjęliśmy wyzwanie i przeszkoliliśmy nie minimalną ilość załogi, jeżeli chodzi o ratowanie życia, o te podstawy pierwszej pomocy, ale podjęliśmy się trudu przeszkolenia wszystkich pracowników naszej fabryki. Defibrylator AED to intuicyjne urządzenie medyczne ratujące życie, które wyraźnymi komendami głosowymi instruuje osobę udzielającą pomocy o koniecznych do podjęcia krokach. Kontroluje rytm serca poszkodowanego oraz jeśli zachodzi potrzeba, generuje impuls ratujący życie. Pewnie każdy już gdzieś miał styczność przynajmniej z tą skrzyneczką, która wisi w różnych miejscach i słyszał opowieści o urządzeniach, które mogą uratować życie. I które są na tyle przyjazne, że tak naprawdę my mamy być tylko wykonawcami zgodnie z tymi, co urządzenie nam powie, przeprowadzi nas przez tą całą skomplikowaną, by się wydawało, a jednak prostą procedurę ratowania cudzego życia. Wielkie podziękowania dla pana dyrektora. Partnerem technologicznym projektu jest polski dystrybutor defibrylatorów firma AED Max. Miasto będzie coraz więcej miało urządzeń ratujących ludzkie życie i system tak zwanego PAD-u zostaje rozszerzony o kolejne 4 sztuki AED. Miejmy nadzieję, że nie będą musiały być użyte, ale dobrze, że są, bo stanowią bardzo duże zabezpieczenie dla mieszkańców. Nadmienię tylko jeszcze, że mam nadzieję, że wszyscy dodatkowo też z mieszkańców będą w jakiś sposób mogli skorzystać z kursów pierwszej pomocy, żeby mogli się zapoznać z tym urządzeniem, nie bać się go przede wszystkim, nie stosować, ale wiedzieć jak użyć.
Podczas konferencji prezydent poinformował również, gdzie w Raciborzu będą znajdować się urządzenia. Przy rynku, przy naszym punkcie informacji turystycznej Wizyt Racibórz. Dwa, przy przedszkolu przy ulicy Bielskiej, przedszkole żłobek, też miejsce, gdzie bardzo dużo osób się przewija. I dwa miejsca rekreacyjne, Park Rot i parking przy Arboretum. Więc to są takie cztery miejsca, gdzie bardzo duża ilość osób się przewija. I są to miejsca wyznaczone jako takie, gdzie no, potencjalnie może się to przydać, jakby tak, nie daj Bóg, coś się wydarzyło. Urządzenia AED zostaną umieszczone w najbardziej uczęszczanych miejscach w Raciborzu i będą dostępne dla każdego w przypadku zagrożenia życia. Trwają prace remontowe na placu Konstytucji 3 maja w Raciborzu. W związku z tym w dniach 10 oraz od 13 do 15 listopada przy rondzie nastąpi zmiana organizacji ruchu. Uczestnicy ruchu drogowego w Raciborzu powinni zapoznać się z planowanymi zmianami organizacji ruchu w okolicy remontowanego ronda na placu Konstytucji 3 maja. Tymczasowe zmiany dotyczą zbliżających się dni. 10 listopada w godzinach od 7 do 16 oraz od 13 listopada od godziny 7 do 15 listopada do godziny 16 przy rondzie na placu Konstytucji 3 maja w Raciborzu nastąpi zmiana organizacji poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy z użyciem sygnalizacji świetlnej, która umieszczona będzie przy ulicy Opawskiej na dojeździe do ronda od strony centrum miasta, również przy ulicy Opawskiej na dojeździe do ronda od strony skrzyżowania z ulicą Polną oraz przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Po wprowadzeniu sygnalizacji świetlnej możliwości ruchu kołowego będą następujące. Wjazd do centrum i na ulicę Skłodowskiej-Curie, wyjazd z centrum i wjazd na ulicę Skłodowskiej-Curie oraz wyjazd z ulicy Skłodowskiej-Curie i wjazd na ulicę Opawską. Kolejna zmiana w tymczasowej organizacji ruchu drogowego w okolicy ronda to zamknięcie ulicy Warszawskiej. Nadal zamknięta dla ruchu pozostaje ulica Łąkowa na odcinku od ronda do wjazdu do Netto. Kierowcy i piesi uczestnicy ruchu drogowego powinni zachować szczególną ostrożność, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo, zwłaszcza w godzinach natężenia ruchu w okolicy remontowanych odcinków ulic. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich. Serdecznie zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. Spokojnego wieczoru.